To nie jest tak łatwe do pokazania, ale spróbujmy. W tej chwili trzymam kamerę w rękach i zobaczcie, co się dzieje, nie? Do pewnego momentu stabilizuje ładnie, a później przechodzi, później puszcza. To jest właśnie to. Spróbujmy pokazać to teraz. Tak, stabilizuje, puszcza. Zaraz nagramy sobie tu. Okej, słuchajcie, prawie miesiąc z GoPro Hero 9. W tym odcinku, słuchajcie, podzielę się swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami, co jest w tej kamerze naprawdę dobre, a co jest słabe. Numer jeden to na pewno 5K i to jest rewelacyjna cecha, dlatego że umożliwia nam kadrowanie w postprodukcji, czyli ta druga część, nawet ważniejsza. Tutaj możemy, mamy pełne pole do popisu, możemy sobie skadrować obraz, możemy przemieścić dynamicznie po kadrze, możemy zbliżyć zoom in, możemy oddalić zoom out i nadal zachowujemy rozdzielczość 4K, poruszamy się w ramach 4K. Bardzo fajna cecha i rewelacyjna. I myślę, że to jest numer jeden w tej chwili. Stabilizacja w tej kamerze jest po prostu kosmiczna, szczególnie jeżeli mamy dobre oświetlenie, jeżeli warunki są coraz lepsze. Przyświeci nam słońce, stabilizacja, ta HyperSmooth 3.0 jest rewelacyjna. Mamy tutaj, jak pamiętacie, zaimplementowane Real Steady, firmę i technologię, którą kupiło GoPro. I druga rzecz, którą tutaj mamy, to jest Boost. I Boost jest dostępny, czyli dodatkowa stabilizacja, gdzie mamy jeszcze kadrowanie. Dostępny jest w bardzo szerokiej gamie rozdzielczości klatkarzu w tej chwili. Kolejna mocna cecha, która się sprawdza faktycznie, to jest ten przedni ekran. On bardzo ładnie gra tutaj. Trzeba przyznać, że dobrze widać, bardzo pomaga, nawet z daleka. Można ustawić sobie ten obraz, który chcemy, albo pełny monitor, albo dokładnie proporcje takie, jakie są odzwierciedlane, czy 16:9. Wygląda to naprawdę nieźle, przynajmniej w tej chwili mamy 16:9. Pomaga to w skadrowaniu i pomaga w takich codziennych scenkach, także jest ok. Uważam, że przy dobrym oświetleniu ta kamera naprawdę robi dobrą, fantastyczną robotę i można tutaj mówić tylko na plus, jeżeli chodzi o samo GoPro. Oczywiście to nie jest jeszcze klasa bez lusterkowca, nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o vlogi, ale jest naprawdę w porządku pod wieloma względami. Na pewno bardzo mocne są timelapsy i happenlapsy. Tutaj mamy już timelapse, który jest naprawdę rewelacyjny, ten 3.0. Jeżeli tylko warunki oświetleniowe są sprzyjające, to naprawdę możemy zrobić rewelacyjne sceny, jeżeli chodzi o time warp, timelapsy, gdzie automatycznie dobiera nam ekspozycję i robi to naprawdę dobrze GoPro. Nie mamy tutaj takich przepałów, nie mamy przeskoków ekspozycji, tylko bardzo łagodnie przechodzi na przykład z dnia w noc lub z nocy w dzień. No i słuchajcie, ta stabilizacja liniowa to robi niesamowitą robotę. Spróbujmy to w takim razie pokazać. To nie jest tak łatwe do pokazania, ale spróbujmy. W tej chwili trzymam kamerę w rękach i zobaczcie, co się dzieje, nie? Do pewnego momentu stabilizuje ładnie, a później przechodzi, później puszcza. To jest właśnie to. Spróbujmy pokazać to teraz. Tak, stabilizuje, stabilizuje. Tak, puszcza. Stabilizuje, 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 puszcza. Tak jest. Czyli mamy niepełen zakres w tej chwili przy tym zwykłym obiektywie, ale jesteśmy w stanie, jak pamiętacie, kamera mode, lens mode zastosować. I wtedy to jest prawdziwy max, jeżeli chodzi o GoPro.
Ale stabilizacja liniowa naprawdę ładnie pracuje i trzeba przyznać, że super to zrobili. Mavic mówi, że nie chce śledzić auta. Trudno, zbuntował się, mamy strajk na pokładzie. Sami sobie damy radę, nie? To, co mi się w niej bardzo podoba, to jest szybki dostęp i szybka, intuicyjna obsługa. Naprawdę ta kamera ma rewelacyjny dostęp. Jeżeli zastosujemy Quick Capture, jesteśmy w stanie w ciągu sekundy mieć już nagrania. Wciskamy tylko czerwony przycisk i zaczyna się rejestrować obraz. A dodatkowo mamy jeszcze hindsight i jesteśmy w stanie nawet chwycić te chwile, które już minęły poprzez nagranie wsteczne. Rewelacja, co? Trzaśnijmy go na 30 sekund, żeby się nie spieszyć. Hindsight nam cały czas pracuje, ja się przejdę i dopiero nagram akcję, jak mi się spodoba ujęcie. Dobry Leonek. Hop. No dobry pies. Okej, to było super ujęcie, nagrywamy. Leonek. Hop. No dobry pies. Okej, to było super ujęcie. Nagrywamy. Ja się przejdę i dopiero nagram akcję, jak mi się spodoba. Widzicie? Czyli nagrał już 30 sekund wcześniej, zanim coś powiedziałem. No dobra, to teraz jeszcze powiedzmy 5 słów na temat tych słabszych cech GoPro. Czy się wiesza? Ja bym nie powiedział, że ono się wiesza. Jest naprawdę w porządku. Stabilizacja jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o poziomowanie też. Fajnie to wszystko działa, oprócz paru rzeczy. Mianowicie w Polsce mamy bardzo długo słabe światło, przez ponad pół roku. I to jest dla mnie takim jedną z ciemniejszych stron GoPro, bo faktycznie, jeżeli tylko zrobi się trochę ciemniej, bardzo mocno traci swoje walory. Tu jest sensor mniejszy, bo jest sensor 1/2 cala i wtedy trzeba posługiwać się albo timelapsami, albo właśnie, tak, głównie timelapsami można się, albo tylko zdjęciami, ograniczyć się do zdjęć, bo ujęcia wideo wyglądają słabiej. Cześć. No i co, trafiliśmy. Nie było łatwo. Słuchajcie, jedna z ciekawszych przygód. Nie wiem, jak to wyjdzie w ogóle w tej chwili przy tym low light, ale było super. 4K25 wide, a my jedziemy. Będą jeszcze timelapse. Na razie, pa, pa. Słuchajcie, druga obserwacja, jeżeli chodzi o te słabsze cechy, to ekran i jego aktywność. Ja mam wrażenie, że będą jeszcze aktualizacje z tego względu, że ten ekran czasami funkcjonalności naciskam po 10 razy i dopiero aktywują się. Responsywność tego ekranu, czyli odpowiedź na dotyk, jest dość słaba na dzisiaj. Następne ustawienie Hyper Smooth. Myślę, że to jest kwestia też aktualizacji, bo jak pamiętają użytkownicy ósemek, na początku była masakra, dopiero z czasem ta kamera ósemka zyskała mocno na swoich walorach, ale na dzisiaj pod kątem eksploatacji użytkowania ekranu dotykowego jest naprawdę słabo. No i trzecia rzecz, o której trzeba wspomnieć, to na pewno kompatybilność z akcesoriami. Ta kamera jest duża i jej wymiary są niestandardowe. I to nie chodzi tylko o same gabaryty kamery, ale chodzi też o na przykład wymiary tej osłony obiektywu. Otóż ona nie jest kompatybilna z poprzednimi wersjami. Czyli jeżeli ktoś ma filtry, tak jak ja, na przykład z Polar Pro, niestety nie jest w stanie ich założyć jako pokrywę, w zamian za pokrywę, w miejsce tej pokrywy obiektywu, nie?
Słuchajcie, czy w takim razie warto było wydać 1700 zł, jakie wydałem na abonament, na plan GoPro i na kamerę? Zakupiłem bezpośrednio na portalu, na stronie GoPro.com. Myślę, że tak, zdecydowanie. Jestem bardzo zadowolony z tej kamery. Dziękuję serdecznie za uwagę, słuchajcie. Myślę, że ten tutorial był dla Was pomocny i jak zwykle zachęcam do tych warsztatów, które mam pod filmem. Będzie tam też warsztat w październiku opublikowany z GoPro Hero Black. I cóż, jeżeli Wam się podobał ten film, bardzo proszę o subskrypcję i łapkę do góry. No i oczywiście na sam koniec się rozpadało. Mavic cały mokry, ale zdążyłem z nim przynajmniej przed tymi większymi opadami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!